Część czwarta. Czystka. JEŻOW Truciciel 1937-1938. Kat, trucizna BERI i Kielich Bucharina. Kilka minut przed północą Stalin wysłał lakoniczny telegram: Zgoda. W pierwszych godzinach 25 sierpnia bramę Łubianki minęło kilka limuzyn z dygnitarzami którzy mieli przyglądać się egzekucji. Pełen godności Kamieniew i roztrzęsiony Zinowiew zostali wyprowadzeni z cel po schodach do piwnicy. Jeżowowi i Jagodzie towarzyszył były fryzjer Pauker. Wyszyński, jako prokurator generalny, powinien uczestniczyć w ważnych egzekucjach, ale podobno był tak wrażliwy, że wysyłał zwykle jednego ze swoich głównych śledczych. Lwa Szejnina. Mikojan powiedział rzekomo, iż politbiuro reprezentuje Woroszyłow. Stalin nigdy nie uczestniczył w torturach ani egzekucjach. W nawiasie. Chociaż jako dziecko był świadkiem wieszania i musiał napatrzyć się na wiele okrucieństw w Carycynie, ale szanował swoich oprawców. Egzekucje określano oficjalnym terminem: Najwyższy wymiar kary, lub w skrócie NWK lecz Stalin nazywał je czarną robotą a wykonanie wyroków uważał za chwalebną służbę partii tego ponurego rytuału dopełniał mistrz czarnej roboty wasili błochin 41-letni twardy czekista o zaciętej twarzy i czarnych zaczesanych do tyłu włosach jeden z najbardziej wydajnych katów stulecia który osobiście zabił tysiące ludzi Zakładając czasem skórzany rzeźnicki fartuch, aby nie poplamić sobie munduru. Ale nazwisko tego potwora prześlizgnęło się przez palce historii. W teatrze stalinowskich procesów Błochin czai się w tle, rzadko jednak pozostaje poza sceną. Zinowiew krzyczał, że to faszystowska prowokacja i błagał oprawców. Proszę, towarzyszy, na miłość boską. Zawiadomci ci Josifa Wisarionowicza. Josif obiecał ocalić nam życie. Niektóre źródła twierdzą, że czołgał się i całował buty czekistom. Kamieniew oświadczył podobno. Zasługujemy na to z powodu naszej niegodnej postawy na procesie. I powiedział Zinowiewowi, żeby zamilkł i umarł z godnością. Zinowiew dostał podobno takiej histerii, że jeden z funkcjonariuszy NKWD, musiał zaciągnąć go do pobliskiej celi i tam zastrzelić. Skazanych zabijano strzałem w tył głowy. Kule ze spłaszczonymi czubkami wydobyto z czaszek, umyto do czysta ze krwi i z perłowej materii mózgowej i wręczono jagodzie prawdopodobnie jeszcze ciepłe. Nic dziwnego, że przy takich okazjach Wyszyńskiemu zbierało się nam dłości. Jagoda opatrzył kule karteczkami z podpisem: Zinowiew i Kamieniew, i przechował te makabryczne relikwie, zabierając je do domu i umieszczając z dumą w swojej kolekcji erotycznych zabawek i damskich pończoch. Ciała poddano kremacji. Stalin zawsze był zafascynowany zachowaniem swoich wrogów w tych decydujących momentach, napawając się ich upokorzeniem i klęską. Cudzysłów. Człowiek może być fizycznie odważny, ale pod względem politycznym pozostawać tchórzem, mawiał. Kilka tygodni później, podczas przyjęcia z okazji utworzenia WCK, Pauker, stalinowski konfident, odegrał ostatnie chwile i błagania Zinowiewa. Ku hałaśliwej uciesze wodza i jeżowa, pulchny, ściśnięty gorsetem i łysy Pauker, Został wywleczony z pokoju przez dwóch przyjaciół odgrywających rolę strażników. Później odtworzył krzyki Zinowiewa: Na miłość Boską! Zawiadomcie Josiwa wizarionowicza I zaimprowizował jeszcze jedną scenę. Pauker, który sam był Żydem, specjalizował się w opowiadaniu Stalinowi żydowskich dowcipów z odpowiednim akcentem i mimiką. Teraz połączył jedno z drugim parodując Zinowiewa, wznoszącego ręce do nieba i zawodzącego. Usłysz mnie, o Izraelu! Pan jest naszym Bogiem! Pan jest jeden! Stalin tak się śmiał, że Pauker powtórzył występ. Stalin o mało nie zakrztusił się ze śmiechu i zamachał do Paukera, żeby przestał. Bukharin przebywał w Pamirze, gdzie uprawiał wspinaczkę, kiedy przeczytał w gazetach, że jego nazwisko zostało wymienione w procesie Zinowiewa. Natychmiast pośpieszył do Moskwy. Wydawało się, że Bucharinowi wybaczono dawne grzechy. Jako redaktor naczelny i wrócił do łask i miał stały dostęp do Stalina. W 1935 roku na bankiecie Stalin wzniósł nawet toast publicznie za Bucharina: Wypijmy zdrowie Nikołaja Iwanowicza Bucharina! Wszyscy kochamy Bucharczyka. Kto starą złość wspomni, bodaj oko stracił. Czy po to, by zachować Bucharina na oddzielny proces po samobójstwie Tomskiego? Czy w imię starej przyjaźni? Czy po prostu z wyrachowanego sadyzmu Stalin wciąż bawił się w kotka i myszkę z ukochanym Bucharczykiem, który czekał nerwowo w swoim kremlowskim mieszkaniu? 8 września Komitet Centralny wezwał Bucharina na spotkanie z Kaganowiczem, gdzie oprócz Jeżowa i Wyszyńskiego Bucharin ujrzał ze zdumieniem swego przyjaciela z dzieciństwa Grigoria Sakolnikowa, powszechnie szanowanego starego bolszewika, którego wprowadzili do pokoju funkcjonariusze NKWD. Tak zwana konfrontacja stanowiła jeden z osobliwych stalinowskich rytuałów. Podczas których, tak jak przy egzorcyzmach, dobro staczało bój ze złem i zwyciężało je. Konfrontacja była zapewne obliczona na zastraszenie oskarżonego, ale i to mogło być jej główną funkcją. Miała też przekonać obecnych członków Politbiura o winie ofiary. Kaganowicz odgrywał rolę bezstronnego obserwatora. Natomiast sakolnikow oświadczył, że istniało jeszcze jedno lewicowo-prawicowe centrum, do którego należał Bucharin i które planowało zamach na życie Stalina. Czy straciłeś rozum i nie odpowiadasz za swoje słowa? Wykrzyknął Bucharin ze łzami w oczach. Kiedy wyprowadzono więźnia, Kaganowicz zagrzmiał. Łżę kurwa jak pies. Wracajcie do swojej gazety, Mikołaj Iwanowiczu i spokojnie pracujcie. Ale dlaczego kłamie łazarze Mojsiejwiczu? Sprawdzimy to, odparł nieprzekonany Kaganowicz, który wciąż w cudzysłowie podziwiał Bucharina, ale obiecał Stalinowi, że jego rola zostanie jeszcze wyświetlona. Stalin czuł, że odpowiedni moment jeszcze nie nastąpił. 10 września Wyszyński ogłosił, że dochodzenie przeciwko Bucharinowi i Rykowowi zostaje zamknięte z powodu braku dowodów winy. Bucharin wrócił do pracy, znowu bezpieczny. A tymczasem śledczy zajęli się przygotowaniami do następnego procesu. Kot jednak nie przestał bawić się myszką. Stalin przebywał na wakacjach reżyserując serię równoległych tragedii w swojej przybierającej na sile kampanii zmierzającej do wyeliminowania wrogów ale poświęcał też wiele energii hiszpańskiej wojnie domowej 15 sierpnia w Hiszpanii zaczęły się pojawiać radzieckie czołgi samoloty i tak zwani doradcy aby wesprzeć republikański rząd przeciwko generałowi Franco Wspieranemu z kolei przez Hitlera i Mussoliniego. Stalin traktował to nie tyle jako próbę generalną przed II wojną światową, ile raczej jako powtórkę z rosyjskiej wojny domowej. Zażarta walka z trockistami z jednej strony, a z faszystami z drugiej, wywołała w Moskwie psychozę wojenną sprzyjającą ekskalacji terroru. Stalinowi zależało na tym, aby wojna trwała jak najdłużej. Chciał raczej wciągnąć Hitlera w konfrontację bez prowokowania mocarstw zachodnich, niż pomóc republikanom zwyciężyć. Co więcej, niczym doświadczony sklepikarz systematycznie wyciągał z Hiszpanów setki milionów dolarów, ratując ich rezerwy złota, a następnie zmuszając do płacenia wygórowanych cen za radziecką broń. Stopniowo, wciąż przebywając w Soczi. I instruując telefonicznie Woroszyłowa w kwestiach wojskowych, Kaganowicza w politycznych i Jeżowa we wszystkim, co dotyczyło bezpieczeństwa, umacniał wpływy NKWD w Hiszpanii, gdzie uwikłał się w prawdziwą wojnę z trockistami. Równolegle z Czystką w szeregach partii planował eliminację trockistów. Radzieckim dyplomatom, dziennikarzom i żołnierzom służącym w Hiszpanii Tyle samo czasu zajmowało donoszenie na siebie nawzajem, co walka z wrogiem. Po krótkim pobycie w nowej, małej daczy wybudowanej dlań przez Łakobę w Nowym Afonie na południu Abchazji, tuż obok klasztoru Aleksandra III, Stalin wrócił do Soczi, gdzie dołączyli do niego Żdanow i Kalinin. Jeżow rozszerzał listę podejrzanych. tak by obejmowała wszystkich dawnych opozycjonistów, a także całe narodowości, zwłaszcza Polaków. Równolegle, zabiegał o stanowisko szefa NKWD, atakując Jagodę za samozadowolenie, bierność i puste przechwałki w liście, który wysłał Stalinowi, a który był w istocie bezwstydnym podaniem o pracę. Bez waszej interwencji nie nastąpi żadna poprawa. Tymczasem Jagoda podsłuchiwał telefoniczne rozmowy Jeżowa ze Stalinem i dowiedział się, że Jeżowik został wezwany do Soczi. Jagoda też natychmiast wyjechał do Soczi. A kiedy się pojawił, pauker odprawił go pod bramy daczy Stalina. 25 września Stalin, wspierany przez Żdanowa, Postanowił usunąć jagodę i awansować Jeżowa. Uważamy za absolutnie niezbędne i pilne, aby towarzysz Jeżow objął stanowisko Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych. Jagoda okazał się całkowicie niezdolny do rozbicia bloku trockistowsko zinowiewskiego Stalin. Żdanow. Sergo odwiedził Daczę, by porozmawiać o nominacji Jeżowa i własnych nieporozumieniach z NKWD. Stalin czuł, że musi przekonać go do nominacji Jeżowa, choć Jeżowik i jego żona utrzymywali z sergo kontakty towarzyskie. Ta szczególnie mądra decyzja naszego ojca jest zgodna z oczekiwaniami partii i kraju, napisał rozpromieniony Kaganowicz do Orzynickiego, kiedy zwolnił jagodę. I mianował go na miejsce Rykowa ludowym komisarzem łączności. Nominację Jerzowa powitano z ulgą. Wielu, w tym Bucharin, uważało ją za koniec terroru, nie za jego początek. Ale Kaganowicz znał swojego protegowanego lepiej. Chwalił Jeżowa przed Stalinem za doskonałe śledztwa, proponując, by awansować go na komisarza generalnego. Towarzysz Jeżow świetnie sobie radzi, napisał Kaganowicz do Sergo. Rozprawia się z trockistowskimi kontrrewolucyjnymi bandytami w bolszewickim stylu. Karłowy Jeżowik stał się drugim najpotężniejszym człowiekiem w Związku Radzieckim. Stalin bardzo się przejmował chorobą wewnątrz NKWD, które to NKWD uważał za ostatnią redutę starych bolszewików gdzie roi się od niepewnych Polaków, Żydów i Łotyszy. Potrzebował człowieka z zewnątrz, który przejąłby kontrolę nad tą zadowoloną z siebie elitą i podporządkował ją sobie. Są świadectwa, że w latach trzydziestych myślał o postawieniu na czele NKWD Kaganowicza i Mikojana, a później zaproponował to stanowisko Łakobie, Łakoba nie chciał przenosić się do Moskwy ze swego rajskiego lenna. Choć był lojalny wobec Stalina, wolał odgrywać wielkodusznego gospodarza w kurortach Abchazji, niż torturować niewinnych w piwnicach Łubianki. Ale jego odmowa zwróciła uwagę Stalina na rządy klanu Łakoby w Abchazji, którą Łakoba chciał przekształcić w pełnoprawną Republikę Radziecką, co było niebezpieczną ideą w wielonarodowym ZSRR. Nie było większego księcia od Łakoby. Stalin zakazał już używania abchazkich nazw, w tym jego lennie, i pokrzyżował plany nadania Abchazji wyższego statusu. 31 października Stalin wrócił do Moskwy, gdzie zjadł obiad z Łakobą. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale nie było. Kiedy Łakoba wrócił do Abchazji, Beria zaprosił go na kolację do Tyfilisu. Łakoba odmówił. Lecz zatelefonowała matka Berii i ponowiła zaproszenie. Kolację zjedli 27 grudnia, a później poszli do teatru, gdzie Łakobę chwyciły mdłości. Po powrocie do hotelu usiadł w oknie, jęcząc. Ten gad Beria otruł mnie! O 4.20 Łakoba zmarł, w cudzysłowie, na atak serca, w wieku 43 lat. Beria odwiózł trumnę pociągiem do Suchumi. Lekarze Łakoby byli przekonani, że został otruty. Ale Beria rozkazał usunąć organy wewnętrzne, a później ekshumować i zniszczyć zwłoki. Członkowie rodziny Łakoby również zginęli, zadenuncjowani jako wrogowie ludu. Łakoba był pierwszym człowiekiem z kręgu Stalina, zamordowanym na jego rozkaz. Trucizna, trucizna, jak napisał Stalin. Dał Berii wolną rękę w rozwiązaniu spraw na Kaukazie. Wcześniej Beria odwiedził pierwszego sekretarza partii w Armenii, Agassi Handżajana, który albo zabił się sam, albo został zamordowany. W całym Związku Radzieckim zaczęto wykrywać spiski szkodników, tzw. szkodników, aby usprawiedliwić nieudolność i korupcję. Zegar odmierzał czas do wojny z Niemcami. Ale ponieważ na Dalekim Wschodzie rosło napięcie w związku z agresywnymi poczynaniami Japonii, a radzieccy, tzw. doradcy, walczyli w Hiszpanii, ZSRR właściwie już znajdowała się w stanie wojny. Niedługo, przed zagadkową śmiercią Makoby, Beria aresztował Papulinę Ordzonikidzego, starszego brata Sergo, pracownika kolei. Beria wiedział, iż jego dawny protektor, Sergo, teraz ostrzegł Stalina przed nim i nazwał Łajdakiem. Sergo nie podawał ręki Berii i zbudował specjalny płot pomiędzy ich daczami. Zemsta Beri była tylko jednym ze sposobów, jakimi Stalin wywierał presję na porywczego Sergo, ludowego komisarza przemysłu ciężkiego, który popierał drakońską politykę reżimu, ale sprzeciwiał się aresztowaniom własnych podwładnych. Gwiazdą następnego procesu pokazowego miał być jego zastępca, Juri Piatakow, dawny trockista i zdolny organizator. Ci dwaj ludzie przyjaźnili się i lubili razem pracować. W lipcu żona Piatakowa została aresztowana za powiązania z Trockim. Na krótko przed procesem Zinowiewa, Jeżow wezwał Piatakowa, odczytał mu zeznania, z których wynikało, iż był zamieszany w trockistowski terroryzm i powiadomił go, że został zwolniony ze stanowiska zastępcy komisarza. Piatakow Zaoferował się dowieść swej niewinności, prosząc, by. i tu jest cytat. To jest cytat. By pozwolono mu osobiście rozstrzelać wszystkich skazanych na śmierć w procesie, w tym jego byłą żonę, i ogłosić to w prasie. Jako bolszewik był gotów wykonać wyrok nawet na własnej żonie. Uświadomiłem mu niedorzeczność jego propozycji napisał Suchojeżów do Stalina. 12 września Piatakow został aresztowany. Sergo, powracając do zdrowia w Kisłowocku, głosował za jego wykluczeniem z Komitetu Centralnego, ale musiał być głęboko zaniepokojony. Chory i wyczerpany był już tylko cieniem dawnego siebie i tak ciężko nie domagał, że politbiuro narzuciło mu trzydniowy tydzień pracy. Kiedy zaczęły się aresztowania wśród jego bezpartyjnych specjalistów i doradców, zwrócił się do Jeżowika. Towarzyszu Jeżow, proszę to wyjaśnić. Nie był osamotniony. Kaganowicz i Sergo, ci tak zwani najlepsi przyjaciele, nie tylko odznaczali się takim samym pełnym rozmachu dynamizmem, ale kierowali też gigantycznymi komisariatami przemysłowymi. Eksperci Kaganowicza od kolei także trafili do więzień. Tymczasem Stalin przesłał Sergo stenogramy przesłuchań Piatakowa, w których jego zastępca przyznawał się, że jest sabotażystą. Represjonowanie specjalistów było starą praktyką bolszewików, lecz do aresztowania brata Sergo musiał przyłożyć rękę Stalin. Cudzysłów. To nie mogło się stać bez zgody Stalina. Stalin zgodził się na to, nawet mnie nie powiadamiając, oznajmił Mikojanowi. Byliśmy takimi bliskimi przyjaciółmi, a teraz on pozwala im robić takie rzeczy? Obwiniał Berję. Ordzonikidze zwrócił się do Stalina, robiąc wszystko co w jego mocy, aby ocalić brata. Zrobił aż za dużo. Aresztowanie członka rodziny było sprawdzaniem lojalności. Nie tylko Stalinowi nie spodobał się ten burżuazyjny sentymentalizm. Mołotow też zaatakował Sergo za to, że kieruje się wyłącznie emocjami, myśląc tylko o sobie. 9 listopada Sergo doznał kolejnego ataku serca. Tymczasem trzeci z braci Ordzonikidzych, Waliko został zwolniony ze stanowiska w Radzie Tyfiliskiej, ponieważ uparcie twierdził, że Papulina jest niewinny. Sergo przełknął dumę i zatelefonował do Berli, który odpowiedział – Drogi towarzyszu Sergo, po waszym telefonie natychmiast wezwałem Waliko. Dzisiaj Waliko został przywrócony do pracy. Wasz Beria. Widać tu ślady stalinowskiej gry w kotka i myszkę. Zmierzanie krętą drogą do celu. Chwile nostalgicznego rozkwilenia, stopniowania napięcia. Ale teraz Stalin uważał już sergo za wroga. Z okazji 50. urodzin została właśnie opublikowana jego biografia. I Stalin uważnie ją przestudiował, kreśląc sarkastycznie komentarze na marginesie fragmentów, które wysławiały bohatera. A co z KC? Z partią! Stalin i sergo wrócili oddzielnie do Moskwy, gdzie pięćdziesięciu sześciu podwładnych tego ostatniego tkwiło już w kazamatach NKWD. Ordzonikidze nadal jednak pozbawiał Stalina swobody ruchu, czyniąc odważne gesty w kierunku osaczonych prawicowców. Drogi, serdeczny, błogosławiony sergo, dodawał otuchy Bucharinowi. Trzymaj się. W teatrze, kiedy Stalin i członkowie Politbiura zasiedli w pierwszym rzędzie, Sergo spostrzegł byłego szefa rządu Rykowa i jego córkę Natalię, która opowiadała tę historię: samotnych i rozgniewanych, dwadzieścia rzędów dalej. Zostawiając Stalina, pobiegł ich ucałować. Rykowowie byli wzruszeni do łez. Podczas defilady 7 listopada Stalin, stojąc na trybunie Mauzoleum, dostrzegł w dole Bucharina i wysłał czekistę, żeby mu powiedział: Towarzysz Stalin zaprasza was na trybunę. Bucharin pomyślał, że czekista przyszedł go aresztować, ale później wspiął się z wdzięcznością po schodach. Bucharin, czarujący, lecz historyczny intelektualista, podziwiany przez wszystkich, zasypywał Stalina franetycznymi listami, w których można było wyczuć zaciskającą się obręcz. Kiedy pisarze boją się o życie, piszą i piszą. "Wielkie dziecko", napisał Stalin na jednym z jego listów. "Dziwak" na innym. Bukharin nie mógł przestać apelować do Stalina, o którym nawet śnił. Krytykuje się wszystko. Co jest związane ze mną? Napisał 19 października 1936 roku. Nawet na urodziny, Sergo, nie pozwolono mi napisać artykułu. Może nie jestem godny? Do kogo mam iść, jak nie do ukochanej osoby, bez obawy, że dostanę w zęby? Rozumiem Twoje intencje, ale piszę do Ciebie tak, jak pisałem do Ilicza. Jak do naprawdę kochanego człowieka, którego widzę nawet we snach, tak jak i liczę. Może to dziwne, ale tak jest. Trudno mi żyć w cieniu podejrzenia i jestem zupełnie wykończony nerwowo. Wreszcie w bezsenną noc napisał żenujący hymn do wielkiego Stalina. Innym starym przyjacielem Bucharina był Woroszyłow. Byli ze sobą tak blisko, że Bucharin nazywał go swoją kochaną mewą a nawet pisał dla niego przemówienia. Klim ofiarował mu pistolet z wygrawerowanym zapewnieniem o miłości i przyjaźni. Teraz Woroszyłow nie odpowiadał na listy Bucharyna. – Dlaczego mnie tak ranisz? – spytał Bucharin w jednym z listów. Czując, jak grunt usuwa mu się spod nóg, Bucharin napisał do Klima długą suplikę, w której oświadczył nawet, iż jest rad że rozstrzelano te psy: Zienowiewa i Kamieniewa. Wybacz mi ten nieskładny list. Tysiące myśli kłębi mi się w głowie, skaczą jak spłoszone konie, a mocnych cugli nie ma. ściskam bom czysty. Nik. Bucharin. Woroszyłow uznał, że pora zakończyć tę widmową przyjaźń. Rozkazał więc adiutantowi przekazać członkom politbiura zarówno same listy jak i swoją odpowiedź z dopiskiem. Z polecenia Towarzysza Woroszyłowa przesyłam Wam kopię odpowiedzi Towarzysza Woroszyłowa na list Bucharina. Odpowiedź Woroszyłowa stanowiła studium amoralności, okrucieństwa, strachu i tchórzostwa. Towarzyszu Bucharin, zwracam Twój list, w którym pozwoliłeś sobie na podłe ataki pod adresem partyjnego kierownictwa. Jeśli tym listem chciałeś przekonać mnie o swojej całkowitej niewinności, to przekonałeś mnie tylko o jednym, że powinienem trzymać się od ciebie jak najdalej. A jeśli nie odwołasz pisemnie tych ohydnych epitetów pod adresem partyjnego kierownictwa, będę uważać cię za szubrawca. 31 październik 1936 roku. Woroszyłow. Bucharin był załamany tym strasznym listem. Odpisał z goryczą. Mój list kończył się ściskam. Twój kończy się szubrawcem. Jerzow montował sprawę tak zwanych lewicowców: Radka i Pietakowa. Ale w grudniu zdołał też sprokurować dowody przeciwko Bucharinowi i Rykowowi. Grudniowe plenum stało się okazją do gwałtownych ataków na wymienione ofiary a także jak zawsze w przypadku Stalina próbą ustalania warunków koniecznych do ich zniszczenia Stalin miał głos decydujący lecz terror nie był dziełem jednego człowieka można sobie wyobrazić ewangeliczny entuzjazm jego rządnych krwi towarzyszy, balansujących niekiedy na granicy tragikomedii Jeżow wyliczył z dumą 200 osób z trockistowskiego centrum, aresztowanych nad Morzem Czarnym i Azowskim. Kolejnych 300 w Gruzji, 400 w Leningradzie. Nie tylko Mołotowa próbowano zabić. Kaganowicz cudem uniknął śmierci na Uralu. Najpierw Jeżow omówił proces Piatakowa i Radka, który miał się niebawem rozpocząć. Kiedy odczytywał słowa Piatakowa, który przyrównywał robotników do stada owiec. Przerażeni fanatycy zareagowali tak, jakby znajdowali się na jakimś koszmarnym zebraniu ruchu odrodzenia religijnego. Oto wyjątki ze stenogramu tego posiedzenia. Świnia! krzyknął Beria. W sali rozległ się szmer oburzenia. Jakiś głos zawołał Kanalie! Oto. Jak nisko mógł upaść ten podstępny pachołek faszyzmu, ten zdegenerowany komunista. I Bóg wie jeszcze kto. Trzeba zadusić tego gada. A co z Bucharinem? Krzyknął ktoś. Musimy o nim porozmawiać, zgodził się Stalin. To dopiero szubrawiec, warknął Beria. Co za świnia, zawołał inny stowarzyszy. Jerzow oznajmił że Bucharin i Rykow istotnie należeli do równoległego centrum, ale ci terroryści i mordercy też byli ocaleni. Bucharin miał wyznać swoje grzechy i wymienić wspólników. Nie zrobił tego. A więc uważacie, że ja też dążyłem do władzy? Mówicie poważnie? Spytał Jerzowa. Przecież jest tylu starych towarzyszy, którzy dobrze mnie znają, moją duszę, moje wnętrze. Trudno poznać czyjąś duszę, zadrwił Beria. W tym, co powiedziano przeciwko mnie, nie ma słowa prawdy. Kamienie zeznał na swoim procesie, że spotykał się ze mną co roku aż do 1936. Poprosiłem Jerzowa, żeby ustalił, gdzie i kiedy, żeby mógł odeprzeć to ugarstwo. Powiedział mi, że nie pytano o Kamieniewa, a teraz już go spytać nie można. Rozstrzelali go, wtrącił Rykow ze smutkiem. Starzy towarzysze nie mieli ochoty kopać bezbronnego bucharina, ale Kaganowicz, Mołotow i Beria rzucili się na niego z furią. Potem wśród ogólnej wrzawy Kaganowicz opowiedział o psie Zinowiewa. W 1934 Zinowiew zaprosił Tomskiego na swoją daczę. Po wypiciu herbaty Tomski i Zinowiew pojechali samochodem Tomskiego wybrać psa dla Zinowiewa. Widzicie, co to była za przyjaźń. Nawet psa pojechali wybierać razem. Co z tym psem? spytał Stalin. To był pies myśliwski czy obronny? Nie udało się tego ustalić. Odparł Kaganowicz z radosnym uśmiechem. Znaleźli w końcu tego psa, dopytywał Stalin. Tak, zarechotał Kaganowicz. Szukali czworonożnego towarzysza, podobnego do nich samych. To był dobry pies czy zły pies? spytał Stalin. Wszyscy się roześmiali. Trudno było ustalić podczas konfrontacji, odparł Kaganowicz. Na koniec Stalin, czując, że wielu starych towarzyszy nie wystąpi przeciwko Bucharinowi, podsumował, raczej ze smutkiem niż z gniewem. Wierzyliśmy Wam i pomyliliśmy się. Wierzyliśmy Wam, wspieraliśmy Was i pomyliliśmy się. Prawda, towarzyszu Bucharin? Stalin nie zarządził wprawdzie głosowania nad wnioskiem Mierzowa, lecz zakończył plenum złowieszczą decyzją, by sprawę Bucharina i Rykowa pozostawić na razie otwartą. Regionalni, tak zwani baronowie, uświadomili sobie, że nawet takiego kolosa można zniszczyć. Stalin, z pomocą Jeżowa, wiązał lęki przed wojną z Niemcami i Polską i bardzo realną groźbę hiszpańskiej wojny domowej. Niewyjaśnione porażki gospodarcze spowodowane radziecką niekompetencją, i opór regionalnych baronów w sieci spisków, których spoiwem była paranoja, romantyczne okrucieństwo rosyjskiej wojny domowej i konflikty personalne wśród bolszewików. Stalin obawiał się szczególnie infiltracji szpiegów przez nieszczelną granicę z Polską, tradycyjnym wrogiem, który zawsze stał na drodze rosyjskim pochodom na zachód i pokonał Rosję w nawiasie oraz samego Stalina w 1920 roku. Na plenum Chruszczow został zadenuncjowany jako, w cudzysłowie, Polak. Stalin rozmawiając w korytarzu ze swoim przyjacielem Jeżowym, podszedł nagle do Chruszczowa i dźgnął go palcem w ramię. — Kim jesteście? — Jestem Chruszczow, towarzyszu Stalin. — Nie, nie jesteście Chruszczow. Taki a taki mówi, że nie. — Jak mogliście w to uwierzyć? Moja matka jeszcze żyje, sprawdźcie. Stalin powołał się na Jeżowa, który zaprzeczył. Stalin dał za wygraną, ale nie przestał sprawdzać ludzi ze swego otoczenia. Stalin postanowił w końcu zmusić regionalnych baronów do posłuchu. Szczególnym przypadkiem była Ukraina, spichlerz zbożowy. Druga co do wielkości republika z silnym poczuciem własnej kultury. Kosior i Czubar. Okazali słabość w czasie głodu. Natomiast drugi sekretarz, Postyszew, odegrał księcia przed swoim otoczeniem. 13 stycznia Stalin wysłał telegram atakując Postyszewa za brak podstawowej czujności partyjnej. Kaganowicz, postrach Ukrainy, którą rządził pod koniec lat dwudziestych, wyjechał do Kijowa, gdzie wkrótce udało mu się znaleźć osobę z ludu, tak zwaną osobę z ludu skrzywdzoną przez miejscowego barona. Na wpół obłąkana aktywistka partyjna nazwiskiem Pola Nikołajenko skrytykowała Postyszewa i jego żonę, również wysoką urzędniczkę, która wyrzuciła intrygantkę Nikołajenko z partii. Kiedy Kaganowicz poinformował Stalina o tej, w cudzysłowie, heroicznej denuncjatorce, Stalin natychmiast postanowił to wykorzystać. 21 grudnia Rodzina i palatyni bawili się aż do świtu na przyjęciu urodzinowym Stalina. Ale walki i spiski odcisnęły swoje piętno na reżyserze. Pod wpływem stresu Stalin często zapadał na chroniczne zapalenie migdałków. Profesor Walediński, specjalista sprowadzony przez Stalina z macesty, dołączył do jego osobistego lekarza, słynnego Władimira Winogradowa który przed rewolucją był wielką znakomitością w swojej dziedzinie i nadal mieszkał w domu pełnym antyków i pięknych obrazów. Pacjent przez pięć dni leżał na kanapie z wysoką gorączką, otoczony przez lekarzy i członków politbiura. Profesorowie przychodzili dwa razy dziennie i czuwali przy chorym w nocy. Przed nowym rokiem Stalin wydobrzał już na tyle, by wziąć udział w przyjęciu. Podczas którego cała rodzina tańczyła razem po raz ostatni. Kiedy lekarze odwiedzili go 1 stycznia 1937 roku, wspominał swoją pierwszą posadę meteorologa i swoje wyczyny wędkarskie podczas syberyjskich zsyłek. Ale pojedynek z sergo znowu zebrał żniwo, gdy Stalin przygotował najbardziej bezwzględne posunięcie od czasu kolektywizacji. Masakrę Partii Leninowskiej. Stalin zaaranżował konfrontację pomiędzy Bucharinem a Piatakowem na posiedzeniu biura politycznego. Piatakow, energiczny kierownik przemysłu, który niebawem miał wystąpić jako gwiazda na własnym procesie, oskarżył Bucharina o działalność terrorystyczną. Ale był teraz chodzącym świadectwem metod NKWD cudzysłów żywe szczątki powiedział Bucharin żonie. Nie Piatakow, ale jego cień, szkielet z wybitymi zębami. Mówił ze spuszczoną głową, próbując zasłaniać oczy rękami. Sergo popatrzył przenikliwie na swego byłego zastępcę i przyjaciela. Czy twoje zeznanie jest dobrowolne? spytał. Moje zeznanie jest dobrowolne, odparł Piatakow. Wydaje się absurdalne, że Sergo w ogóle zadał takie pytanie, ale zrobić coś więcej znaczyło porwać się na całe politbiuro, gdzie ludzie pokroju Woroszyłowa wyżywali się w paroksyzmach nienawiści. Twój zastępca okazał się kanalią pierwszej klasy, oznajmił Klim. Musisz się dowiedzieć, co nam powiedział sukin syn. Kiedy sergo przeczytał podpisane zeznania piatakowa, uwierzył, i zaczął go nienawidzić. Ale nie była to dla niego radosna chwila. Stalin nadzorował przygotowania do zbliżającego się procesu, w cudzysłów, równoległego, antyradzieckiego, trockistowskiego centrum, który był w rzeczywistości atakiem na Ludowy Komisariat Przemysłu Ciężkiego Ordzonikidzego, gdzie pracowało dziesięciu spośród siedemnastu oskarżonych. Rola Stalina w tym procesie jest doskonale znana, lecz dokumenty archiwalne pokazują, że dyktował nawet tekst przemówienia końcowego Wyszyńskiego. Dochodząc do siebie po zapaleniu migdałków, Stalin musiał się spotkać z Wyszyńskim w Kuncewie. Można sobie wyobrazić Stalina spacerującego z fajką po pokoju, podczas gdy skulony prokurator generalny zapisuje gorączkowo w notesie: Ciszu brawcy. Nie czują nawet, że są obywatelami. Boją się narodu, boją się ludu. Ich konszachty z Japonią i Niemcami są konszachtami zająca z Wilkiem. Wyszyński zanotował słowa Stalina. Gdyby żył Lenin, wystąpiliby przeciwko Leninowi. Dokładnie tych samych słów użył 28 stycznia w sądzie. Ale przemyślenia Stalina z 1937 roku ujawniają głębszy sens wymordowania setek tysięcy ludzi bez wyraźnego powodu. Cudzysłów, można to wyjaśnić faktem, że straciliście wiarę. Zwrócił się Stalin do starych bolszewików. W tym kryła się istota religijnego szału zbliżającej się rzezi. Migdałki Stalina znów się zaogniły. Położył się na stole wiadalni, aby profesorowie mogli obejrzeć jego gardło. Potem zjawili się członkowie politbiura, by zjeść wraz ze Stalinem i lekarzami obiad. Wznoszono toasty, a po obiedzie lekarze ze zdumieniem patrzyli na tańczących przywódców. Ale Stalin myślał o brutalnych zadaniach tego strasznego roku. Wzniósł toast za radziecką medycynę, po czym dodał? Że cudzysłów. Wrogowie są także wśród lekarzy. Wkrótce się przekonacie. Był gotów zacząć.